Siemanko, witam Was w czwartym odcinku Polish NY i już na samym początku chcę Wam podziękować, ponieważ jest już Was ponad 100. 100 to liczba subskrypcji, którą osiągnęliśmy w tamtym tygodniu po upublikowaniu odcinku o rowerach. Mam nadzieję, że ta liczba jeszcze wzrośnie, że będzie nas coraz więcej, a korzystając z okazji, że osiągnęliśmy 100 i korzystając z okazji z tego, że w tym tygodniu mam wakacje, więc nie jestem na Manhattanie, postanowiłem, że pokażę Wam troszeczkę, jak wygląda mój dzień, kiedy zostaję w domu. Nie jest mój to typowy dzień, ponieważ mamy w domu remont, więc przez 4 dni poprzednie spędziłem cały czas robiąc jakieś rzeczy w domu. Dzisiaj czas porobić zakupy, pozałatwiać sprawy na zewnątrz, więc dzisiaj spędzicie ze mną dzień w New Jersey. Przepraszam z góry za moje włosy. Nie pamiętam czasów, kiedy było nasz tak długie, ale tym dzisiaj zajmiemy się również, ponieważ uderzymy do fryzjera, aby je obciąć. Dzisiejsze zakupy zaczynamy od odwiedzenia sklepu Target. Sklepy Target to sieciówka ogromnych supermarketów, sklepów od wszystkiego w Stanach Zjednoczonych. Ten znajduje się dosyć blisko naszego domu, jest jednym z większych, w jakim byliśmy, dlatego tutaj przyjeżdżamy po takie podstawowe rzeczy jak chemia do domu, majtki, skarpetki, tego typu rzeczy. Ja z kilka z tych rzeczy potrzebuję, dlatego tutaj zaczynamy naszą dzisiejszą przygodę. Na początku chciałem zacząć od tego, że bardzo dziękuję Wam za wszystkie pozytywne komentarze, a jest ich zdecydowanie bardzo, bardzo dużo słów na zachętę. Teraz pozostaje im powiedzieć tyle, że mam nadzieję, że wytrwam w przekonaniu oraz w zaparciu, aby filmować dla Was co tydzień jakiś nowy odcinek. Aczkolwiek niektórzy z Was mówili, że chcieliby, abym rzucał coś częściej. Niestety to raczej nie nastąpi, ponieważ w tym tygodniu mieliśmy doskonały tego przykład. Zostając w domu, miałem bardzo dużo na głowie i ten odcinek, który w tej chwili kręcimy, powinien już być na YouTube, a ja dopiero wyciągnąłem kamerę i znalazłem chwilkę czasu, aby coś pokręcić. Jako, że nie jestem blogerem modowym, wybaczcie, ale nie będę Wam robił show tego, co kupiłem. Kilka podstawowych rzeczy na poniedziałek do pracy. Sorry za bałagan w moim bagażniku, ale pomimo, że jest to samochód osobowy, to często służy mi on do przewożenia materiałów budowlanych. Tak jak na przykład w tej chwili, kiedy w moim bagażniku są płytki. Przed nami kolejny przystanek, będziemy robić zakupy spożywcze. Jedną z pierwszych rzeczy, zawsze co robię, jak przychodzę do tego sklepu, to jest zrobienie zamówienia na wszelkiego rodzaju wędliny. Jest tutaj taka maszyna, zaraz przy samym wejściu trzeba nacisnąć start. Jeżeli macie ich kartę lojalnościową, przesuwamy. Zawsze przesuwam w drugą stronę. Po chwili wybiera nam się okienko na komputerze, w którym możemy dokonywać wyboru wszystkich rzeczy, które kupuje się w dziale mięsnym. Rachuneczek. I idziemy robić inne zakupy, podczas gdy pracownicy działu mięsnego przygotują nam nasze mięso. Będziemy robić sobie przerwę, jedziemy do domu rozładować wszystkie nasze zakupy przed następnymi wycieczkami. Znajdujemy się teraz w bardzo urokliwej miejscowości, która nazywa się Montclair. Jest to miasteczko akademickie. Znajdujemy się w centrum miasta. Obrzeża tego miasteczka są bardzo dobre pod względem bezpieczeństwa, jak i bardzo wysoko się cenią. Do samego miasta będziemy raz na jakiś czas przyjeżdżać, ponieważ jest tutaj dużo kafejek, restauracji, a samo miasto ma taki klimat właśnie małego, fajnego miasteczka. Właśnie w tym mieście jest bardzo dobry uniwersytet, Montclair State University. Być może kiedyś będziemy mieć okazję również go pokazać. A póki co zamykamy obciąć moje włosy.
I co, lepiej? Mnie się podoba. Godzinę czasu, 7 osób przede mną w kolejce i $35 później. Weszliśmy od fryzjera i będziemy jechać do domu. Jak będziemy na parking, zamontuję kamerkę na samochodzie, aby pokazać Wam odrobinę, jak wygląda Montclair. A tak jak wcześniej mówiłem, jeszcze z pewnością tutaj zawitamy, pewnie razem z Moniką, pochodzić po sklepach, zobaczyć coś ciekawego. A dzisiaj tylko taki malutki sneak peek, jak to mówi się w Stanach. Zanim jeszcze dojdziemy do samochodu, przypomniałem sobie o takiej ciekawostce, o której miałem wspomnieć w tym tygodniu, ponieważ w naszym pierwszym inauguracyjnym odcinku 4 tygodnie temu wjeżdżaliśmy na górę World Trade Center, Freedom Tower, aby podziwiać widoki z tamtej wieży. Natomiast w tym tygodniu w New York Timesie czytałem artykuł o grupie śmiałków, która w tamtym roku, albo 2 lata temu, ale wydaje mi się, że w tamtym roku, kiedy jeszcze World Trade Center był niecałkowicie oddany do użytku, wspięła się na górę tego budynku i założyła na siebie spadochrony, które wcześniej gdzieś zakamuflował dla nich pracownik budowlany. Założyli na siebie te spadochrony i skoczyli na spadochronach właśnie z samej góry World Trade Center. Groziło im za to kilka lat więzienia. A skończyło się na tym, że dostali tylko $2000 grzywny oraz bardzo dużą jakąś liczbę godzin w czynie społecznym. Także ja osobiście myślałem od początku, że nie pójdą do więzienia, było to wielkie halo i rzeczywiście stało się tak, jak ja przypuszczałem. $2000 to nie są jakieś kosmiczne pieniądze za to, że dokonali takiego czynu. Ich same wideo wejścia na YouTube, które mi mogli pewnie zarobić, znacząco przekraczają te $2000 na głowę. Myślę, że może malutki filmik wrzucę tutaj, gdzie teraz mówię, a jak nie, to na pewno możecie, zlinkuję go gdzieś tutaj albo na dole. Także tak powoli kończy się nasz wspólnie spędzony dzień w New Jersey. Mam nadzieję, że jakoś udało mi się Was zainteresować tym, co dzisiaj robiliśmy. Był to taki typowy w sumie dzień, bez żadnych fajerwerków. Obiecuję, że już w następnym odcinku, 5, znowu powrócimy do zwiedzania. Jak zawsze zachęcam Was do komentowania, sugerowania, podawania jakichś pomysłów oraz oczywiście do krytykowania tego, co robię, ponieważ dzięki temu mam szansę stać się dla Was lepszym programem i docierać do Was materiałem, który będzie rzeczywiście Was interesował. Także subujcie, lajkujcie, komentujcie na dole, a my zobaczymy się już, mam nadzieję, idealnie w piątek, wczesnym popołudniem czasu polskiego lub wcześnie rano czasu nowojorskiego. I przepraszam, że w tym tygodniu byliśmy troszeczkę spóźnieni, ale tak jak mówię, spędziliście ze mną cały piątek praktycznie, więc do zobaczenia za tydzień. Bye! W Nowym Jorku nie wolno skręcać na czerwonym świetle w prawo, natomiast w New Jersey wolno po zatrzymaniu się i upewnieniu, że nic nie jedzie z lewej strony. To właśnie próbujemy robić, ale z lewej strony trafik jest dosyć duży. Może teraz? Nie. Teraz też nie. Nikt za bardzo nie papi się, żeby nas puścić tutaj. Teraz.